tajemnicę Andrzeja Lepera, który miał to, powiem tak, Andrzej Leper, jego wiadomości polityczne, gospodarcze były bardzo duże, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach na świecie. W związku z tym wiedział, co w którym roku mniej więcej musi nastąpić, żeby te załamania polityczne i gospodarcze zaczęły inaczej oddziaływać. Kiedy w 2004 roku wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wtedy Andrzej Leper nie mówił, że samoobrona nie chce do Unii Europejskiej. Andrzej Leper wtedy mówił tak, ale na warunkach takich jak inne kraje, na równych warunkach. Panie redaktorze, minęło 12 lat. Ci, którzy wtedy mieli możliwość wywalczenia lepszych warunków dla Polski, dla polskiego rolnictwa, dzisiaj wypowiadają się, chcemy innych warunków. Jak słyszę dzisiaj Jarosława z PSL-u Kalinowskiego, to naprawdę robi mi się niedobrze. Ze względu na to, że on dzisiaj mówi, co wywalczyliście, co chce PiS teraz. No a co on zrobił przez te lata, kiedy mógł zrobić dużo do Polski, mógł wywalczyć lepsze warunki do rolnictwa, lepsze dopłaty, równiejsze, inne kwoty mleczne, inne cukrowe, a dzisiaj hipokrytycznie mówi, że to nie są warunki.